Hej kochani, witam was bardzo serdecznie na kanale Zakręcona Pozytywnie. Lecimy z wiadomości od tej osoby lub do tej osoby. Pomyślcie sobie o tej osobie, którą macie w serduchu na myśli, o którą chcecie zapytać, co ta osoba chce wam powiedzieć. Lecimy. Nie wykorzystuj mojej przyszłości przeciwko mnie. Wow, dobra się zapowiada. Mam do ciebie dużą nienawiść. Czemu? Bo ci nie ufam. Przejdzie tej osobie. Nie chcę czegoś budować na nim bez rozumu, to w końcu. Chcę budować na prawdziwych fundamentach i naprawdę. Na podstawowych. Wow. Uwolnię się już niedługo, by być tylko z tobą. Czyli może ta osoba chce ci przekazać, że chce się uwolnić z jakiejś znajomości, żeby być tylko przy tobie i z tobą. W jakiejś jeszcze znajomości, może jakaś znajomość się nie służy, po prostu ciebie dopiero poznała, tak? Klamka zapadła. No to czyli ta osoba już jest zdecydowana, żeby zakończyć jakąś przyjaźń dla ciebie. Rozpiera mnie ego i duma. No to czasami tu widać w tym, co mówić. Mam nadzieję, że mi wybaczysz. A za co? Jestem szczęśliwy, szczęśliwa, gdy jesteś przy mnie. Nigdy cię nie zostawię. Karma wraca, pamiętaj. Musimy wyleczyć się z ciężkiej i trudnej sytuacji. Należą mi się szczere, prawdziwe wyjaśnienia chyba, co nie? Znak zapytania. Ciekawe. Nie pasujemy do siebie. No co ty nie powiesz? Co wy, kochani? Ej! Pracuję nad naszą przyszłością. Ty też pracuj. Mamy do przepracowania karmy. No to dlatego nie pasujecie do siebie, bo ta osoba jest na was dalej zła, bo macie do przepracowania jakoś, zobaczcie karmy. Trzymajcie się, pa pa.